Wtorek, 9 dzień kwietnia, Radosław Salamon. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka programu Piłkarskie Niższe Ligi. Wraz ze mną w studiu nasz stały ekspert i współtwórca programu Adam Michalik. Adam, witam. Witam serdecznie. Adam, można by było rzec, że pierwsza taka prawdziwa i pełna kolejka za nami. Kolejka, która przyniosła kilka ciekawych rozstrzygnięć. Ale może najpierw zacznijmy od tego, co działo się w Polkowicach, bo ostatnio w Polkowicach dużo dzieje się dobrego. Najpierw może o tej piłce halowej. Wiemy, że zespół z Polkowic awansował do pierwszej ligi po dwóch meczu z drużyną z Częstochowy. Ty byłeś na jednym z tych spotkań, tym drugim, 8-6, jeśli dobrze pamiętam, zwycięstwo, które przypieczętowało ten awans. Adam, fajna taka odskocznia od tego, co dzieje się na boiskach trawiastych. Gdzieś to potwierdza to, jak dobrze zarządzany jest klub sportowy Polkowice. No, tutaj wielkie brawa dla prezesa Pawła Wechty i dla dyrektora klubu Marka Staronia, no bo na pewno wielki sukces tutaj ten awans do pierwszej ligi. Przypomnijmy, że KS jako zespół futsalu no dopiero debiutuje w tym roku, ćwierćfinał Pucharu Polski, co naprawdę było wielkim wyczynem, eliminując gdzieś to czołowych pierwszoligowców w Polsce. No i teraz ten awans do pierwszej ligi, ja myślę, że znając ambicje i część tych chłopaków, którzy gdzieś tam wcześniej w tym futsal grali, też grają w niższych ligach, więc na pewno znając ich ambicje, no nie będą chcieli się zatrzymać na pierwszej lidze. Zresztą czy to trener, czy przedstawiciele klubu inni podkreślali, że celem jest ekstraklasa, więc myślę, że prędzej czy później Podkowiczanie tam się dostaną. No ale to akurat futsal, no, jeszcze kilka dni wcześniej, bo w środę no, Polkowiczanie wygrali w Pucharze Polski, za to jeszcze większe brawa dla podopiecznych trenera Kaleida Dobiego, no bo trzeba powiedzieć, że Zagłębie w tym meczu nie istniało i to myślę, że szczerze wszyscy powiedzą, no jeden strzał bodajże niecelny Eryka Sobkowa i to było tyle, na co było stać Zagłębie w tym meczu, no a przypomnijmy, że Polkowice pokazały też tym, że grając bez Bancewicza, Fryzowicza, Magdziaka, Azikiewicz też już faktycznie przy stanie 2-0 zszedł boiska, no ale bez tych zawodników także ten zespół potrafi funkcjonować. To na pewno bardzo dobrze nastraja, jeśli chodzi o kolejne tygodnie, jeśli chodzi o ligę, bo ta szeroka ławka może być tutaj decydująca. Tak, Adam, to co podkreślaliśmy w ostatnich tygodniach, to jest ta wyrównana kadra, ta szeroka kadra trenera Dobiego, która pokazuje, że jest bardzo silna, tak? Że potrafi wygrywać z najlepszymi, już odrobiła te straty, jak wiemy, jest liderem. Fakt faktem, dwóch konkurentów ma zaległe spotkania, ale na dwa punkty straty do Polkowiczów. Ale zgadza się, ale dwa punkty straty, no właśnie od tego chciałbym zacząć. Trzecia liga, krótko sobie omówimy występ naszych przedstawicieli. KGHM za nam Polkowice pokonał KS Stal Bielsko-Biała 2-0, dwie szybko zdobyte bramki. Wiktor Kobiela, który ostatnio jest w bardzo dobrej formie, czwarty bądź piąty mecz rzędu, w którym zdobywa gola. Michał Bednarski, na jego też bramki czekali w Polkowicach, jest bramka z gry w 13 minucie. Po 13 minutach 2-0 i później już do końca spokój. Najważniejsze, Adam, to, że znów zero z tyłu. No tak, zero z tyłu, ale jeszcze ważniejsze jest to, że to spotkanie można było się jego obawiać, że tak powiem, bo to był czwarty mecz w przeciągu dwóch tygodni dla Polkowiczan. Na pewno gdzieś to w nogach musiało zostać też to środowe spotkanie. No możemy mówić, że Zagłębie nim nie istniało, ale to tylko dzięki bardzo dobrej grze Polkowiczan. No, tutaj wykonali to, co mogli najlepiej. No, szybko wyszli na dwubramkowe prowadzenie i potem kontrolowali losu meczu. No, wielkie brawa za to, bo wiemy, ile problemów z zespołami z Bielska w poprzednim sezonie miały Polkowice. No, teraz udało się wygrać po raz kolejny, no i tak jak wspomnieliśmy, dwa punkty przewagi już nad Stalą Brzeg i Skrą Częstochowa, które w ten weekend straciły punkty i naprawdę wygląda to bardzo dobrze, no bo Polkowice, jeśli dobrze pamiętam, trzy mecze u siebie w lidze i bodajże 11-0 w bramkach, na pewno na zero z tyłu i jeszcze dokładając ten puchar, no to już w ogóle ten wynik wygląda mega imponująco i dlatego mówię, wielkie brawa gdzieś tam dla Polkowicza. No teraz ten tydzień można powiedzieć troszeczkę spokoju, no a w kolejnych też będzie dużo grania, no bo gdzieś ta liga będzie wchodziła w decydującą fazę, a także półfinał Dolnośląskiego Pucharu Polski, no i myślę, że też później finał
i w tym momencie to właśnie polkowiczanie są faworytem do zdobycia w Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, no i zagrania w przyszłym sezonie na szczeblu centralnym. Adam, nasuwa mi się jedna ciekawostka tylko i w zasadzie zastanowienie takie. Oby nie przyszła ta pierwsza porażka w ogóle, ale jeżeli przyjdzie, jak zespół na zareaguje. I jeszcze jedno, to co mówiłeś na temat tych czterech spotkań w przeciągu dwóch tygodni, to potwierdza to, że jednak ta kadra jest szeroka i przede wszystkim wyrównana. Nie ma dysproporcji między tymi zawodnikami, którzy wchodzą. W niektórych przypadkach ciężko powiedzieć, kto jest nominalnie podstawowym zawodnikiem, bo jak wiemy, początek rundy Wojtek Konefał grał w pierwszym zestawieniu, a w tej chwili na przykład wchodzi z ławki i też w zasadzie nie ustępuje. Ciężko powiedzieć, tutaj nie ma... Chyba nie można było wskazać kogoś, kto osłabia zespół wchodząc z ławki rezerwowych, bo tak jak mówię, no jest wiele pozycji takich, które są naprawdę, ma dublerzy są na bardzo podobnym poziomie jak ci, którzy w danego dnia występują w pierwszym składzie. Tak, może najpierw do tej pierwszej części twojej wypowiedzi. Myślę, że ta porażka, nawet jeśli przyjdzie, no to nic nie zaburzy. No. Atmosfera, jaka się stworzyła w Polkowicach, to naprawdę do pozazdroszenia wszystkim klubom w Polsce. No. Czy w Ekstraklasie takiej nie ma? I myślę, że chłopacy, tak jak gdzieś się rozmawia z nimi, czy z trenerem Dobim, jeśli mam okazję rozmawiać, to naprawdę to jest budujące, że gdzieś już wypłynęły te informacje, że wracając z Głubszyc, co prawda 3 punkty, można byłoby się cieszyć, ale tam nie było radości po tym meczu. To był bardziej taki dystans do tego, że nie zrobili tego, czego powinni, czyli wysoko pokonać swojego rywala i że stracili 2 bramki z ostatnim zespołem ligi. To gdzieś tam się cały czas napędza, to jest jakiś mikrocykl celów takich minimalnych do zrealizowania na każdy mecz. No i oni przez to już teraz odczuwają, że bardziej to zwycięstwo 4-2 to była dla nich porażka z tymi Głubczycami wcześniej niż zwycięstwo i cały czas to jest stopowane. Myślę, że Polkowice są gotowe na tą drugą ligę i myślę, że już na pewno w tym sezonie tą drugą ligę wywalczą, bo naprawdę na to zasługują i szczególnie też z taką kadrą. No, myślę, że w tej drugiej lidze będą naprawdę nie będą jakimiś tam osobami drużyną do bicia, tylko jeszcze będą jak równym rywalizować z najlepszymi drużynami. Oczywiście się ostatecznie wywalczą ten awans, no bo pamiętajmy, że tam bodajże kilkanaście kolejek jeszcze zostało, więc dużo może się jeszcze zmienić. Adam, to ogólnie może być udany rok dla naszego regionu sportowego, tak? Jak wiemy, KGHM Zagłębie Lubin jest już w tej fazie finałowej, w tej górnej ósemce, to już jest zapewnione. Tak, akurat nie jest jakiś wielki sukces. Tak, ale no patrząc na to, że do ostatniej chwili gdzieś tam drżeliśmy, ale teraz pytanie, no kontakt jest też z zespołami przed nimi, więc może nie mówimy tutaj bezpośrednio o pierwszej trójce, ale myślę, że miejsca 4-5 są w zasięgu. Nie wiadomo, jak to się skończy w tym sezonie, tak? Wiemy, że Mieć Legnica jest na dobrej drodze do awansu, tak? Chrobry Głogów też bardzo dobrze się spisuje w tym sezonie. Polkowiczanie, miejmy nadzieję, awansują do drugiej ligi. Jest naprawdę, możemy być dumni, myślę, z piłki w naszym regionie. Myślę, że nie mamy gdzieś tam co zaglądać do Ekstraklasy czy pierwszej ligi. No, oni niech sobie tam grają. My się zajmujemy gdzieś tu naszymi sprawami i te Polkowice to takie oczko w głowie, bo pamiętajmy, że to jest jedyny taki klub, który no gdzieś tam funkcjonuje w tej trzeciej lidze, no bo inaczej zawsze będziemy patrzeć na rezerwy Zagłębia czy rezerwy Miedzi, a inaczej na Polkowice, dla których no to jest takie oczko w głowie tego klubu. I to o nim cały czas się mówi, bo to jest pierwszy zespół. No zobaczymy też z drugiej strony, jak podopieczni trenera Dobiego no, spiszą się w najbliższy weekend. No, spotkanie z rezerwami Miedzi na Sztucznej Murawie i to też będzie dziś wyznacznik tego, z jednej strony jak Polkowice przygotują się na tą Sztuczną Murawę, a z drugiej no, na co stać Miedź. W zasadzie też czekać będziemy, jakim składem będzie dysponował trener Bella, no bo też nie wiem, jak do tego podejdą, czy będzie mógł liczyć na zawodników z pierwszego składu, co ostatnio też gdzieś tam się zdarza, szczególnie w tych meczach u siebie. No właśnie, ale przejdźmy do tych dwóch pozostałych naszych przedstawicieli. Oba zgodnie niestety przegrały. KGHM Zagłębie Lubin, Zagłębie 2 Lubin przegrało w Tarnowskich Górach z tamtejszym Gwarkiem 2-1. Bramkę honorową zdobyło dopiero w 90 minucie, a zdobył ją Olaf Nowak. No niestety nie przywozimy stamtąd punktów. No jak się okazuje, były zawodnik Zagłębia Lubin Sławomir Pak
Polak wykorzystał rzut karny, no i właśnie zdobył jedną z bramek. Jeśli chodzi o rezerwy Miedzi, Legnica przegrały z rekordem Bielsko-Biała również na wyjeździe 2-1, choć prowadziły po trafieniu samobójczym 1-0 w 42 minucie. No niestety szale zwycięstwa w 90 minucie spotkania dla gospodarzy przechylił Mateusz Gleń, zdobywając bramkę. No niestety i rezerwy Zagłębia, i rezerwy Miedzi, zerowy dorobek punktowy. W tej kolejce my zobaczmy ligową tabelę trzeciej ligi. Na prowadzeniu, co jest dla nas bardzo miłą informacją, miłym widokiem, jak spoglądamy tą tabelę. KGHM za nam Polkowice, 42 punkty, 2 punkty mniej Stal Brzeg i Iskra Częstochowa, ale te dwa zespoły mają jeden mecz rozegrany mniej, również Ślęza Wrocław, jedno spotkanie mniej i 3 punkty straty. Jeśli chodzi o pozostałych naszych przedstawicieli, oni meldują się w drugiej części ligowej tabeli. KGHM Zagłębie 2, Lubin na miejscu 10, 29 punktów, a rezerwy Miedzi no, balansują tutaj tuż nad kreską, nad tą strefą spadkową. 23 oczka w 20 spotkaniach, 15 miejsce, ale mamy nadzieję, że spokojnie rezerwy Miedzi utrzymają się w tej trzeciej lidze. Jeśli chodzi o czwartą ligę, poproszę o materiał zdjęciowy z bardzo ciekawie zapowiadającego się pojedynku Orkana Szczedrzykowice z Apisem Jędrzychowice. No właśnie, ciekawie, Adam, zapowiadający się pojedynek. Raz, że Orkan ma coś do udowodnienia. Orkan, którego przed tą rundą spisywano na można powiedzieć, przysłowiowe straty, a oni, jak Feniks z popiołu, udowadniają wszystkim, że nie warto ich skreślać. Pokonali AKS Strzegom nie tak dawno, 2 tygodnie temu. No a teraz mierzyli się z liderem, z Apisem Jędrzychowice na boisku w Konfeksu Legnica przy ulicy Grabskiego. No i co? No i wygrali 2-1, co nas cieszy. Prowadzili 2-0, a bramkę kontaktową Apis zdobył bodajże w 90 minucie, wykorzystując rzut karny. Do przerwy było 0-0, ale ogromny szacunek dla Jarka Gambala i dla wszystkich chłopaków broniących barw Orkana. Mówię Jarka Gambala, bo jak wiemy, no jest to człowiek, który w tej chwili znacząco odpowiada za przygotowanie do każdego meczu. Bardzo dobrze w bramce spisywał się jak zwykle Damian Wójcik. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No i Adam, no wygrywając ze Strzegomiem, wygrywając z Apisem Jędrzychowice, tylko teraz patrzeć, żeby nie gubić punktów z teoretycznie słabszymi. I kto wie, czy ten Orkan nie, na koniec sezonu jeszcze nie da pstryczka w nos tym faworytom z pierwszej rundy. Tak, że mówiło się o tym, że Orkan gdzieś może być zespołem, który będzie się rozpadał, że to może być zaskoczenie, że Szczytrzykowice będą w czołówce, będą traciły dystans, a oni wręcz przeciwnie, no, pokazują, że ta sytuacja, która miała miejsce zimą, odejście trenera Oleśkiewicza z tego zespołu, no, wyszło nawet na lepsze i ta drużyna, no, nie boi się nikogo, gra na pełnym luzie i ten luz może ich doprowadzić, no, naprawdę do ciekawych wyników, no, tabela czwartej ligi grupy zachodniej naprawdę się spłaszcza i jeśli się okaże, że Orkan utrzyma tą dyspozycję i gdzieś tam nie będą nękały ich kontuzje, no to kto wie, no w tym momencie według mnie no, to jest jedyny zespół, który gdzieś tam realnie może zagrozić Apisowi Jędrzychowice, jeśli mówimy o pierwszym miejscu w tabeli. No, a tam słowo klucz, majówka chyba. Może się okazać majówka, to będzie dla wielu zespołów bardzo ciężki okres, no, ale czwartoligowcy no, na tyle są przygotowani i mają możliwości, że na pewno nie odpuszczą i tak jak mówię, wydaje mi się, że to pierwsze miejsce rozstrzygnie się pomiędzy właśnie Apisem a Orkanem. No, w tym meczu Orkan pokazał, że no, nie przestraszył się Apisu, który tydzień temu no, wygrał 7-1 z Karkonoszami Jelenia Góra, a teraz przyjechał do Legnicy i przegrał z Orkanem. No, naprawdę wyniki osiągane przez Orkana, wielkie brawa dla całej drużyny i oby tak dalej. No bo kto wie, no, jeśli by się udało wygrać tą czwartą ligę, gdzieś tam ten fajny baraż, no tam na pewno na trzecią ligę nikt w Szczedrzykowicach nie liczy, no ale fajnie by było pokazać naprawdę, że jest się naprawdę najmocniejszy w tej czwartej lidze. Adam, jedyne zmartwienie, no to czerwona kartka Dawida Śliwińskiego. Wiemy, że bardzo ważne ogniwo zespołu, no ale myślę, że trener Gambal poradzi sobie i z tym problemem jakoś uda się zastąpić Dawida w tych najbliższych spotkaniach. Tak jak powiedziałeś, wartościowo
wyjściowy zespół, który tym bardziej, mam wrażenie, zmotywował się po tych problemach, które gdzieś w zimie trapiły ten klub. Dodajmy tylko, że bramki dla Orkana zdobywali Kruk i Rosa. Obie bramki padły w drugiej połowie. Jeśli chodzi o innych naszych przedstawicieli, no ważne zwycięstwo kolejne Górnika z Otoreja, który na własnym boisku pokonał 1-0 Stal Chocianów. Punkt kolejny rezerw Chrobrego Gugów. Pierwszy stracony na siebie. Zgadza się, to jest pierwszy remis i w ogóle pierwsza strata punktów na własnym boisku rezerw Chrobrego Gugów. 2-2, ale nie z byle kim, z AKS-em Strzegą, który jak wiemy też walczy o awans do tej trzeciej ligi. Orla Wąsosz, kolejne zwycięstwo z Karkonoszami, Jelenia Góra. Adam, to co mówiłeś, na pewno coś dobrego ruszyło się w Wąsoszu. 3 spotkania, 9 punktów, co tutaj więcej mówić, tylko bić brawo. No tak, dokładnie tak powiedziałeś, bić brawo. No, podobna sytuacja jak z Orkanem Szczyrzykowice, no sporo zamieszania, jeśli chodzi o zimę, rezygnacja prezesa Grabowskiego, który ostatecznie został namówiony do tego, żeby te jeszcze pół roku prezesować Orli. Prawdziwa mobilizacja, która no, daje swoje wyniki na boisku. No, tak jak wspomniałeś, 3 mecze, 9 punktów i teraz Orla gdzieś tam szybuje pomału w kierunku pierwszej połówki tabeli. No co prawda bodajże teraz zajmuje 9 miejsce, ale to spokojnie myślę, że skoczy do tej 8, jeśli utrzyma tą dyspozycję. I tak jak mówię, no wielkie brawa za to, że udało się gdzieś tam zmobilizować wszystkim i, no i wciąż walczyć o tą Orlą i no i to co najważniejsze, no utrzymanie już mają zapewnione, więc teraz już mogą grać na pełnym luzie. Adam, ważne 3 punkty, na pewno Odry Ścinawa przywiezione z Kamiennej Góry. Wiem, że z boiska outsidera, ale każde 3 punkty, które zdobywają nasi reprezentanci, zawsze będą cieszyły. No i co, jedyna porażka? No wiadomo, no w meczu z Stali z Górnikiem z Otoria jeszcze stale odniosła porażkę, ale jeżeli chodzi o innych przedstawicieli, no to porażki doznała Sparta Grębocice po dobrym meczu z Orkanem Szczyrzykowice i pamiętam wypowiedź trenera Żmudzińskiego, że tak naprawdę lepiej spisują się z tymi lepszymi rywalami, a słabiej z tymi teoretycznie słabszymi. To niestety się potwierdziło, bo zdecydowana porażka w Giebułtowie z tamtejszymi Sudetami, aż 5-1. I utrudniają życie też troszeczkę Górnikowi z Otoria, to trzeba powiedzieć, bo Sudety Giebułtów to jest jeden z tych zespołów, na którego wyprzedzenie na pewno liczą w Złotoryi. No i 3 punkty zdobyte ze Spartą Grębocice utrudniają to zadanie i gdzieś tam te Sudety, które, jeśli dobrze pamiętam, nie mogą grać nawet na własnym boisku, tylko muszą grać na innym, no zaskoczyły. No, to jest na pewno niespodzianka i przykra niespodzianka dla całej Sparty, ale myślę, że to jest jakiś wypadek przy pracy i przy kolejnych okazjach zespół z Grębocic już będzie nas cieszył tą grą, a nie takimi wysokimi porażkami. Zobaczmy komplet wyników czwartej ligi Grupy Zachodniej. Chrobry 2 Głogów, AKS Strzegą 2-2, Sudety Giebułtów, Sparta Grębocice 5-1, Górnik Złotoryja, Stal Chocianów 1-0, Olimpia Kowary, Włókniarz Mielsk 2-2, Karkonosze Jelenia Góra, Orla Wąsosz 1-2, Olimpia Kamienna Góra, Odra Total Ścinawa 0-3, Orkan Szczedrzykowice, Apis Jędrzykowice 2-1, Górnik Boguszów Gorce, Nysa Zgorzelec 1-1. Ligowa tabela, na jej czele Apis Jędrzykowice 39 punktów, AKS Strzegą 39, Orkan Szczedrzykowice, który ma jeden mecz więcej rozegrany niż Apis Jędrzykowice. 3 punkty straty do lidera, 36 oczek za jego plecami. Stal Chocianów 32 i rezerwy Chrobrego Głogów, Adam, 32 punkty. Jeśli chodzi o pozostałych naszych przedstawicieli, Orla Wąsosz na miejscu 9, Odra Total Ścinawa na miejscu 10, Sparta Grębocice 11, no i Górnik Złotoryja punktów 12, miejsce 15. Tak jak widzimy, już dogonili Górnik Boguszów Gorce, no i 2 punkty straty do Nysy Zgorzelec. My przenieśmy się do klasy okręgowej, również ciekawie zapowiadający się pojedynek Odry Chobienia z Kuźnią Jawor. Zobaczmy materiał wideo. Trzeba powiedzieć tak, w pierwszej połowie, dopóki nie straciliśmy bramki, mecz był wyrównany. Sytuacje zarówno z jednej, jak i z drugiej strony podbramkowe, można powiedzieć, że było ich jak na lekarstwo. W drugiej połowie zespół z Chobieni osiągnął już znaczną przewagę. Straciliśmy drugą bramkę i muszę niestety powiedzieć, że przegrywamy dzisiaj zasłużenie. Cieszę się niezmiernie, że wygraliśmy. Był to ciężki mecz. Kuźnia
Jest to dobra drużyna i jestem bardzo zadowolony, a przede wszystkim, że nie straciliśmy bramki. Aczkolwiek były sytuacje dla drużyny gości, nie wykorzystali tego. Nie ukrywam, że troszeczkę szczęście nam dopisało, ale taki myślę, że mecz w miarę dwóch wyrównanych drużyn. Cieszę się, bo z tego powodu, jak powiedziałem parę dni temu, że nasza gra jest coraz lepsza. Dochodzą zawodnicy po kontuzjach już do nas, mieli dość dużą przerwę. No ale czekamy spokojnie na środowy mecz z Konfeksem i z dobrym nastawieniem jedziemy do Legnicy. Trzeba powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy różnego rodzaju problemy. Braki kadrowe na tym dzisiaj, braki kadrowe w tym momencie po prostu powodują, że nie mogę myśleć pozytywnie do przodu. Także no ciężko upatrywać jakieś wyższe cele, żeby toczyć boje o te czołowe lokaty. Trzeba grać w każdym meczu dalej o 3 punkty. Jak wyjdzie, zobaczymy. Nie ukrywam, już powiedziałem, że naszym celem jest gra, chcemy awansować. Natomiast no, boisko weryfikuje wszystko. Nikt by się nie spodziewał, że Konfes gdzieś tam straci jakieś punkty w meczach, chociażby grając u siebie. Ale ta liga jest, myślę, tak wyrównana pierwszych 5-6 drużyn, że ma czasami nawet dyspozycja dnia, frekwencja zawodników uczestniczących w zawodach, bo jeszcze oni pracują, niektórzy mają inne zajęcia i nie zawsze ta drużyna jest w pełnym składzie i mówię, myślę tutaj o podstawowym składzie. Nas też dopadły kontuzje i czekamy, kiedy do nas wrócą wartościowi zawodnicy po tych kontuzjach. Natomiast co do meczu w Konfeksie, myślę, dobry mecz. Zapraszamy serdecznie kibiców. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało boiskowo. Boisko zweryfikuje, kto na dzień dzisiejszy jest troszeczkę lepszy. Prochowiczanka jest już poza zasięgiem. O drugą lokatę powinni się być od Rachobienia z zespołem Sparty Rudna. Są to dwa doświadczone zespoły i myślę, że tutaj trzeba upatrywać kandydata do awansu. Adam, Odra Chobienia potwierdza swoją wysoką dyspozycję. Tak jak teraz słyszeliśmy w tym materiale, zaległe spotkanie z Konfeksem Legnica, bardzo ważne dla układu ligowej tabeli. Jak wiemy, Konfeks czwarty, Odra jest trzecia, ale ma dwa mecze rozegrane mniej niż Sparta Rudna. No i to jest właśnie pierwsze z tych spotkań zaległych do rozegrania. Teraz tak, Konfeks też na pewno będzie tutaj myślał o komplecie punktów, no bo też ma swoje ambicje, a wiemy, że dosyć ciężko wchodzi na razie w tą drugą rundę. Biorąc pod uwagę te mecze, które gdzieś tam były i zdanie kilku osób, no to w tym momencie przychylę się do zdania właśnie wspomnianych osób, że no, Odra Chobienia w tym momencie jest faworytem walki o drugie miejsce w tej klasie okręgowej. Spisuje się na początku rundy najlepiej, no ale tak jak mówimy, no liga jest bardzo wyrównana, tutaj można punkty stracić z 11, 12 zespołem i wcale nie jest to trudno, ale na razie podopieczni trenera Słowakiewicza pokazują naprawdę kawał dobrej piłki i wydaje mi się, że to oni wspólnie z Prochowiczanką awansują. Wiem, że jest jeszcze troszeczkę za wcześnie na to, ale takie jest moje zdanie w tym momencie po tych kilku meczach, które rozegrane zostały wiosną. No, naprawdę wygląda to bardzo dobrze i zarówno kadrowo, pod każdym względem doświadczenie, fizycznie, też technicznie i naprawdę ta drużyna imponuje i myślę, że ona gdzieś tam obok Prochowiczanki na koniec sezonu będzie tym zespołem, który będzie świętował awans czwartej ligi. Adam, zanim jeszcze wyniki, to pierwsze spotkanie rozegrała Prochowiczanka dopiero, teraz w ten weekend. Zwycięstwo 2-1 z KS Legnickie Pole. No, przyszło w takich okolicznościach, no nie było łatwo, nawet gdzieś czytałem tę wypowiedź trenera Pedryca. Ta pierwsza połowa bardzo dobrze rozegrana taktycznie przez podopiecznych trenera Skwarka. Oni bardzo dobrze grali pressingiem. No i udało im się, i dochodzili do sytuacji. No i, ale Prochowiczanka ma jakość, ma klasę, ma szeroką ławkę. Zwyciężyła 2-1, zdobywając bramkę w 93 minucie. Piotr Ignatowicz strzałem z okolic pola karnego, ładnym uderzeniem zmieścił piłkę pod poprzeczką, no i Prochowiczanka wygrała 2-1. Gdzieś tam mówiliśmy, że Legnickie Pole to będzie zespół, który będzie przede wszystkim starał się zdobywać punkty i urywać je tym zespołom z czołówki, no bo i po tych wzmocnieniach na pewno ich na to stać. No, to, że akurat Prochowiczanka była bliska straty punktów, to z tym zespołem trzeba się liczyć, że to też nie będzie, że Prochowice też
nie będzie tak, że 15 będzie meczów. Nie mają monopolu na wygrywanie. 15 meczów będzie wiosną i wszystkich będą tłukli dwoma, trzema bramkami. No, pokazali tutaj, że nawet w ciężkim momencie, mając naprzeciwko siebie trudnego rywala, potrafili wyjść z tego, strzelić bramkę w samej końcówce i zainkasować 3 punkty, ale nawet gdyby ten mecz się zakończył remisem, to nic by to w tej sytuacji nie zmieniło i Prochowiczanka jest murowanym kandydatem do awansu i myślę, że już na kilka kolejek przed będzie świętowała to wejście do czwartej ligi i nawet choćby straciła, tak jak wspomniałem, punkty z tym Legnickim Polem czy z kimś innym, no to i tak to będzie wciąż dominator tej ligi i co do tego myślę, że nikt nie ma wątpliwości. To też charakteryzuje te właśnie dobre zespoły. Gra do końca, walka, wiara we własne umiejętności. To popłaca zespół atakował grą o pełną pulę. Nie zadowalał się jednym punktem. Zagrał z tak też dobrym rywalem, trzeba powiedzieć. No, 3 punkty, to się udało. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. W meczu przysłowiowym o 6 punktów Grom Gromadzień Wielowieś przegrał z Kaczawą Mieniowice 0-2. Prochowiczanka Prochowice, KS Legnickie Pole 2-1. Sparta Rudna, KS Męcinka 1-0. Czarni Rokitki, Iskra Księgienice 3-1. Płomień Radwanice, Dom Stowarzyszenia Siedliska 2-1. Konfeks Legnica, Zamet Przemków 0-0. Odra Chobienia, Kuźnia Jawor 2-0. UKS Huta Przemków, Iskra Kochlice 2-1. Ligowa tabela. Prochowiczanka na czele, to do czego, ten widok, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić. 46 punktów, 16 rozegranych spotkań. Za ich plecami, proszę spojrzeć, Sparta Rudna, tych punktów 7 mniej, ale aż 2 spotkania rozegrane więcej. To też świadczy o tym, o tej sile Prochowiczanki. Odra Chobienia na miejscu trzecim 38 i Konfeks Legnica na miejscu czwartym 35 punktów. Myślę, że tylko te 4 zespoły będą walczyły o to, aby w przyszłym sezonie zagrać na boiskach czwartej ligi. Tą część ligowej tabeli zamyka Iskra Księgienice 26 oczek. Dół ligowej tabeli, którą otwiera Płomień Radwanice, 23 punkty, a na samym dole Dom Stowarzyszenia Siedliska 6 punktów, Grom Gromadzeń Wielowieś 7, no i Kaczawa Bieniowice i Czarni Rokitki tych punktów po 15. My przenieśmy się do pierwszej grupy legnickiej A-klasy. Tutaj poproszę o materiał zdjęciowy z pojedynku Pogoni Góra z Kaliną Sobin. W pojedynku lidera z przedostatnim zespołem ligowej tabeli faworyt mógł być tylko jeden, ale analizując wyniki tegoroczne, przypomnijmy, że oba zespoły rozegrały po 2 mecze. Kalina zdobyła 6 punktów, a faworyt tylko jeden. Tak więc przyjezdni liczyli, i to w zasadzie nie bezpodstawnie, że uda się im podtrzymać tą dobrą pasę. Do przerwy nawet się to udawało, ponieważ na tablicy widniał remis 1-1. W drugiej odsłonie lider z góry podkręcił jednak tempo i ostatecznie zwyciężył 5-2. Bramki dla Pogoni zdobywali Jarosław Surma 3, Michał Miszczyk 1 i Hubert Kornicki również 1. Dla Kaliny trafiali Jarosław Tkaczyk i Adam Stankiewicz. Ostatecznie Pogoń Góra wygrała 5-2 i jest to, Adam, pierwsze zwycięstwo Pogoni w rundzie wiosennej. O dziwo, dopiero pierwsze. Powiedzmy, powiedziałeś, podkręcili tempo, no. Raczej zakręcił się kurek z siłami Kaliny Sobin, która przyjechała w 12 osób do góry i myślę, że to miało decydujące gdzieś tam znaczenie, jeśli chodzi o to spotkanie, no bo dopóki te siły były w zespole Sobina, no to utrzymywali ten wynik 1-1 i gdzieś tam naprawdę byli bardzo groźni, no ale nie ma się co dziwić. Wspominaliśmy o awansie futsalowego KS-u Polkowice do pierwszej ligi w przerwie zimowej. No, kilku zawodników właśnie grających w futsalu, no, dołączyło do Kaliny Sobin i naprawdę ten zespół sprawi jeszcze nie jedną niespodziankę, więc ciężko będzie nawet mówić, że to jest niespodzianka. No, teraz pomimo, że jest w dole tabeli, no to nie możemy mówić o nim nawet jako faworycie gdzieś do spadku, więc ta drużyna na pewno będzie robiła wiele ciekawych niespodzianek w tej lidze i nie jeden się przejedzie jeszcze na tym, że przyjedzie czy to do Sobina, czy Sobin będzie jechał gdziekolwiek i każdy będzie dopisywał sobie 3 punkty, tak nie będzie w tej rundzie. Myślę, że ten Sobin, no, kilka bardzo cennych wygranych jeszcze zanotuje. No a co do Pogoni Góra, no w końcu się obudzili, ale zobaczymy, jak to będzie w kolejnych meczach, no bo inne zespoły, no, naprawdę spisują się bardzo dobrze i na pewno mają chrapkę na dogonienie ich. Adam, kolejne spotkanie okiem obiektywu. Wiktoria Sieciny, Zadzior Buczyna, poproszę o materiał zdjęciowy.
Pojedynek 14 z 5 zespołem ligowej tabeli zakończył się remisem 3-3. Zadzior wyszedł na prowadzenie w 19 minucie, a autorem trafienia był Krzysztof Kotwas. Przyjezdni zbyt długo nie cieszyli się z prowadzenia, ponieważ minutę później gospodarze wyrównali za sprawą Karola Łaskota. Co więcej, dwie minuty później Wiktoria wyszła na prowadzenie, a autorem gola był Adam Przeląg. Wynikiem 2-1 zakończyła się pierwsza odsłona tego pojedynku. Po przerwie w dalszym ciągu byliśmy świadkami wyrównanego starcia. W 56 minucie Patryk Peszko trafił dla przyjezdnych i mieliśmy remis. W 82 minucie ponownie na prowadzenie wyszli gospodarze za sprawą Przemysława Rozmiara. Kiedy wydawało się, że 3 punkty zostaną w Sicinach, w 94 minucie ponownie Patryk Peszko trafił do siatki i mecz zakończył się wynikiem 3-3. Adam, no, mała niespodzianka. Mała niespodzianka, czy ja wiem, no Wiktoria zawsze gdzieś to była takim zespołem, który na własnym boisku potrafił urywać punkty i mówiąc to o niespodziance, no to nie do końca można tak powiedzieć, no tym bardziej, że Buczyna to nie jest raczej taki ścisły top tej ligi, tylko co prawda górna połówka, ale drużyna, która jest bardzo solidna, ale na wyjazdach też nie punktuje aż tak bardzo, żeby mówić, że jechała po swojej do sieci. No wiemy, że Zadzior bardzo groźny jest na własnym boisku i tam zdobywa lwią część punktów, a na wyjazdach, no to co się uda troszeczkę udźwignąć rywalom, to dopisują do swojego konta, ale tak jak mówię, przede wszystkim bazują na meczach domowych. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Orzeł Czerny, LZS Komorniki. Mecz został przerwany w 20 bodajże 5 minucie. No, zespół LZS-u zdekompletowany i sędzia musiał przerwać to spotkanie. Wiktoria Sieciny, Zadzior Buczyna 3-3. Łagoszowia, Łagoszów, Dragon Jaczów 2-2. Wiktoria Parchów, Zawisza Serby 1-3. Mieszko Ruszowice, Korona Czernina 1-0. Pogoń Góra, Kalina Sobin 5-2. Sokół Jerzmanowa, Iskra Droglowice 8-1. Stal 2 Chocianów, Gwardia Białęka 1-2. Ligowa tabela. Na prowadzeniu Pogoń Góra 47 oczek, Zawisza Serby na miejscu drugim 42 punkty, Dragon Jaczów 36 i Sokół Jerzmanowa 35. Na 8 pozycji Korona Czernina, która zamyka pierwszą część ligowej tabeli. Dół, który otwiera Mieszko Ruszowice na 9 pozycji, a całą tabelę zamyka Wiktoria Parchów z dorobkiem 7 punktów, Kalina Sobin 12, Wiktoria Sieciny 14, LZS Komorniki, Iskra Droglowice po 16 punktów. Rozpoczynamy od analizy tego, co działo się w drugiej grupie Legnickiej A-klasy. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy na pojedynku Sparty Parszowice z kolejarzem Miłkowice. Poproszę o materiał wideo. Ten początek żeśmy przegapili, te bramki tak padały, że no mówię, że z drugiej połowie już może padają z akcji, ale to już jest kwestia otwarcia wyniku pierwszej połowie. No ale też trzeba przyznać, że nie mamy bramkarza dzisiaj niestety. Zawodnik z pola, można powiedzieć, broni, no to widać po sytuacjach niektórych, te piłki są wypluwane, no trudno, tak się mecz ułożył, nie inaczej, no gramy tym, co mamy na tą chwilę. Pierwsza bramka dosyć szalona szybko, później kolejne dwie, fajny wynik do przerwy 3-0, spokój w grze naszej drużyny, tak, później procentował kolejnymi sytuacjami, wynik, który zakończył mecz, całkowicie odzwierciedla naszą przewagę w tym meczu. Jeżeli chodzi o Miłą Radzicę, no to... To, żeśmy nic nie grali, to jest jedno, ale to, że naprawdę grali fajną piłkę, chłopaki, widać, że się odnowili, to nie jest ten zespół, co był. Także naprawdę pokazali się z dobrej strony, no a nam zostaje walczyć. Będziemy walczyć na pewno o utrzymanie, bo nie po to robiliśmy awans. Mamy paru zawodników jeszcze w kontuzjach. Dzisiaj absencja środkowych pomocników, żółte kartki niestety pauzują. Mówię tu absencja bramkarzy. Obojczyk uszkodzony, drugi kolano, także też bez bramkarzy jesteśmy. No będziemy sobie jakoś radzić, no musimy. Terminarz nam się ułożył na tyle dobrze, że mamy tutaj na samym początku, można powiedzieć, dół, tak, i fajnie, że chłopaki wygrywają te mecze, punkty się zdobywa i w tym czubie jesteśmy. Weryfikacja na pewno naszych umiejętności, czy naszej pozycji nastąpi w późniejszej części sezonu, z tego względu, że mamy tam mecze właśnie z Kunicami, później jest za 2 tygodnie mamy Kępanowice, tak więc no, ta końcówka będzie zdecydowanie ciężka, chociaż majówka nam się szykuje akurat w miarę udana, z tego względu, że już jeden mecz odrobiliśmy w trakcie, tak więc dla nas nie będzie taka ciężka. Adam, to ważne też, o czym mówił prezes Sparty, że to jedno spotkanie już nadrobili, a tak jak zawsze mówiłeś, gdzieś tam ta majówka może być kluczowa. Tym bardziej, że Sparta jest czwarta i traci 1 punkt do drugiej Mewy oraz 2 do Zrywu Kłębanowice. Zryw ma jednak jedno spotkanie rozegrane mniej.
Adam, jak wiemy, ta grupa jest bardzo wyrównana. Chyba najbardziej ze wszystkich A-klas, przynajmniej w tym sezonie. Nie ma jednego dominatora, aczkolwiek no, wyłania się on w tej chwili chyba przed szereg, no bo trzeba powiedzieć jasno, że Zryw Kłębanowice w tej chwili wydaje mi się, że jest nie do doścignięcia. Wydaje się, że to będzie taki dominator, który no, ten awans sobie zapewni, no, ale przeżywaliśmy już kilka takich sezonów w ostatnim czasie w drugiej grupie Olimpijskiej A-klasy, gdzie też mówiliśmy, że czy to Ikar Miłogostowice, czy Mela Kunice, no już na pewno wejdą, zawodników mają takich, że no nie da się nie wejść, fajne warunki, fajne możliwości awansu i potem wychodziło jak wychodziło, więc tutaj nie można być niczego pewnym, no ale tak jak mówisz, no ten Zryw wysuwa się gdzieś tam na ten piedestał i myślę, że oni ostatecznie awansują, no ale to może być bardzo ważna majówka, no tak jak mówimy, te kilka meczów, które są rozegrane w ciągu tygodnia, no naprawdę mogą gdzieś tam utrudnić życie poszczególnym klubom i tak, niektórzy będą mieli do rozegrania 4 mecze w ciągu 8 dni, to będzie naprawdę prawdziwy maraton do tego, żeby po pierwsze utrzymać kadrę, która gdzieś tam wyjedzie z rodzinami na majówkę, po drugie nie wykartkować się w poszczególnych meczach, po trzecie no, uważać też na kontuzję. Może się okazać, że no, to wszystko jak połączymy i w którymś zespole zabraknie 3-4 zawodników, no to mogą być takie niespodzianki, o których nawet nam się nie śni. Adam, kolejne spotkanie, Zjednoczeni Snowidza, Albatros Jaśkowice, poproszę o materiał zdjęciowy. Do sporej niespodzianki doszło w Snowidzy, gdzie miejscowi przeciwstawili się Albatrosowi Jaśkowice i zremisowali 1-1. Bramki w tym spotkaniu zdobywali Mateusz Krupietowicz w 30 minucie, a dla gości trafił Michał Boguta w 82 minucie spotkania. Dla Zjednoczonych, Adam, to pierwsze punkty od 26 listopada, kiedy to pokonali w zaległym spotkaniu Unię Miłoradzice, uwaga, 4-1. Całkiem niedawno, bo mimo wszystko to była chyba ostatnia kolejka rundy jesiennej, a biorąc pod uwagę, że nie wszystkie mecze wiosenne zostały rozegrane, no to są raptem 2-3 mecze bez punktów. Zgadza się, ale to jest jak gdyby podkreślenie tego, że tak naprawdę to jest bodajże czwarty punkt, zaraz zobaczymy tą budowę tabeli. Czwarty punkt Zjednoczonych z zespołem, no, który też, który nie oszukujmy się. Do tej pory ogrywał tych słabszych, a nie potrafił wygrać z mocniejszymi, więc to tak jak mówisz, to może być jakaś tam niespodzianka i na pewno jestem, no a jeszcze większą, bo gdyby udało się utrzymać to prowadzenie i Albatros nie byłby w stanie wyrównać. 8 minut zabrakło. Tak jak mówiliśmy, gdzieś troszeczkę jesteśmy rozczarowani postawą Albatrosa na razie na początku tej rundy wiosennej. Remis z Kolejarzem, teraz remis ze Zjednoczonymi. Trochę więcej sobie obiecywałem po tej drugiej rundzie, tym bardziej, że dwa wzmocnienia w zespole, no i szkoda chyba tych punktów, patrząc z perspektywy oczywiście Albatrosa, który dziś bardziej starał się równać do tej górnej połówki tabeli niż do tej dolnej. No tak, no też nie możemy mówić, że to jest jakaś tragedia w Jaśkowicach, no oni swoje zrobili już, można powiedzieć, jesienią, zdobyli na tyle punktów, że teraz mogą wiosną sobie spokojnie grać, więc takie mecze mogą się zdarzać. Pamiętajmy, że to jest zabawa, już te zespoły, które gdzieś tam się meldują w środku stawki, to podstawowym celem jest to, żeby uciec tym zespołom z dołu, a potem wszystko się może wydarzyć, nie, liczy się dobra zabawa i gdzieś tam zobaczymy, jak to będzie dalej. Adam, trzecie, ostatnie spotkanie z tej drugiej grupy legnickiej klasy. Unia Miłoradzice grała z Krokusem Kwiatkowice. Mecz w dolnych rejonach tabeli. Mecz też można by było rzec trochę o 6 punktów. Jak było? Zobaczmy, rozmawialiśmy przed spotkaniem. Półtorej roku nie graliśmy u siebie, a każdy mecz na wyjeździe to i też i ciężej się zebrać i w ogóle no, na każdy wyjazd jeździć to nie gra się u siebie, nie czuje się tak tego boiska, a tu w końcu wracamy do siebie, nigdy nie mieliśmy takiej dobrej płyty, no jest pięknie jak widać i chcemy na pewno wygrać ten mecz, bo też stawka jest duża, Krokus jest na równi chyba z nami punktowo. A przegraliśmy z nimi 6-1 w pierwszej rundzie, no i zespół pała rządzą rewanżu. Cieszymy się, że możemy zagrać na dobrym boisku. Każda nowa murawa w tej lidze no, daje po prostu lepsze możliwości nagrania, no bo jak piłka nie skacze, to zawodnicy mogą pokazać swoje umiejętności. No i mamy nadzieję, że dzisiaj popsujemy mimo wszystko gospodarzom to otwarcie. Przed tą rundą już sobie powiedzieliśmy nam kilka słów, że to nie może tak być, że wychodzimy na mecz, dostajemy bramkę i już jest po meczu. No. Teraz od pierwszego sparingu jakoś tam się zebraliśmy, zaczęliśmy trenować. No i zaczyna to powoli wyglądać, coś tam już żre, jak to się mówi. I myślę, że
że możemy skończyć to na 10 miejscu. Taki mamy plan, a od nowego sezonu już coś trzeba zacząć myśleć o wyższych celach. No, drużyna jest naprawdę fajna, jest nas 18 na tą chwilę. Trenujemy w 12 osób, czasem nawet 14. No, powoli to zmierza w dobrym kierunku. Chcielibyśmy, nie wiemy co z tego wyjdzie, mamy nową drużynę. 6 nowych zawodników, jesteśmy na etapie zgrywania się, także no, a że liga startuje z dużym opóźnieniem, także naprawdę jeszcze nie wiem na co nas stać. Jak będziemy już mieli spokojną głowę, to już inaczej też będziemy w piłkę grać. Teraz gramy dla wyniku, tak, a nie czerpiemy aż z tego takiej przyjemności, chociaż już zaczynamy tak jak ostatnio z Miłkowicami graliśmy, no to zdominowaliśmy ich całkiem. Cały czas na nich siedzieliśmy, no i trzeba po prostu połączyć przyjemne z pożytecznym, zacząć grać w piłkę i wygrywać te mecze, trzeba gromadzić te punkty, bo pierwsza runda to był dramat z naszej strony. Graliśmy coś tam fajnie, ale punktów brakowało. No. A teraz zaczyna to iść, tak jak mówiłem, już w dobrym kierunku i mam nadzieję, że i to punktowo będzie dobrze wyglądać, bo mamy w zasięgu tam ten 10 zespół. No i chcielibyśmy, no nie ukrywam, że chcemy skończyć na 10 miejscu, żeby, bo to kompromitacja była w pierwszej rundzie, no nie ukrywajmy. No, może nie kompromitacja, ale tak jak mówił Paweł, grali, punktów nie zdobywali, teraz grają i całkiem fajnie to wygląda. Mówił to też trener kolejarza Miłkowice, jak słyszeliśmy wypowiedzi. Bo tak, remis 3-3 z Czarnymi 9. Wiemy, jak Czarni dobrze grają w tym sezonie. No i też tabela tego jak gdyby nie przekłamuje. 5-0 z Kolejarzem i teraz 3-0 z Krokusem Kwiatkowice, to pokazuje, że faktycznie... Więcej zdobyli punktów już wiosną niż jesienią. Zgadza się, to jedno, a po drugie, że faktycznie ten zespół, tak jak wszyscy mówili, że nie grał źle, tylko czegoś brakowało. Teraz jest to coś i są też wyniki. Dokładnie, no co to dużo mówić, no fajnie, że ta Unia gdzieś tam zaczęła punktować, no bo po tej jesieni, która, no, trzeba się zgodzić, to była kompromitacja, no 6 punktów z tak dobrą grą, z takim stosunkowo mocnym składem, jak na tą grupę A-klasę, no to była jedna wielka niespodzianka. No teraz to wróciło na właściwe tory i naprawdę wygląda to całkiem nieźle i zobaczymy, jak to będzie dalej, czy Unia jeszcze nie sprawi nam kilku niespodzianek w tej rundzie, no i nie pokrzyżuje plany niektórym zespołom, które chcą awansować do klasy okręgowej. Wiemy, że często z tymi zespołami z dołu tabeli ciężej się zmobilizować, a jeśli ktoś się nie zmobilizuje na Unię, no to może mieć spore problemy. Adam, dodajmy tylko, że do przerwy było 0-0, a bramki w tym spotkaniu zdobywali Kamil Cebinka w 47, Krzysztof Maksym w 69 i Sebastian Rychlewicz w 91 minucie tego spotkania. Przeanalizujmy komplet wyników z tej serii spotkań drugiej grupy Legnickiej A-klasy. Wilki Różana, zryw Kłębanowice 1-6. To, o czym mówiliśmy, zryw Kłębanowice, no jak gdyby powoli wyrasta na dominatora. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych pojedynkach z konkurentami z tej ligowej czołówki. Mewa Kunice, ZZPD Górnik Lubin 2-0. Zjednoczeni Snowidze, Albatros Jaśkowice 1-1. Orzeł Mikołajowice, Fortuna Obora 5-0. Park Targoszyn, Czarni Dziewin 0-3. Sparta Parszowice, Kolejarz Miłkowice 7-1. Unia Miłoradzice, Krokus Kwiatkowice 3-0. Ligowa tabela. Zryw Kłębanowice na czele, 39 punktów, ale jedno spotkanie rozegrane mniej niż Mewa Kunice, która jest druga, i tych punktów zgromadziła 38. Czarni 9 i Sparta Parszowice po 37 punktów, Rodło Granowice punktów 36. No tutaj też Orzeł Mikołajowice na razie w dobrej dyspozycji, tych punktów 32. Zobaczmy dół ligowej tabeli. Otwierają ZZPD Górnik Lubin. Przepraszamy Państwa, jakieś problemy techniczne mamy tutaj, wyzerowała nam się tabela. My przejdźmy może do tego, co działo się w trzeciej grupie Legnickiej A-klasy. Zobaczmy materiał zdjęciowy z pojedynku Przyszłości Prusice z LZS-em Lipa. W ramach 19 kolejki trzeciej grupy A-klasy Przyszłość Prusice zremisowała z LZS-em Lipa 1-1. Goście niemal natychmiast po rozpoczęciu spotkania wyszli na prowadzenie, którego szczęśliwie długo bronili. Bramkę wyrównującą po efektownym strzale z dystansu zdobył w końcówce gry Adam Trojanowski. Należy zaznaczyć, że był to setny gol zdobyty przez Przyszłość w tym sezonie. Przyszłość Prusice legitymuje się nie tylko najlepszym atakiem, ale również najlepszą obroną. Stracili do tej pory 17 bramek. Zespół z Prusic spadł na trzecie miejsce w ligowej tabeli, ale ma jeden mecz zaległy względem prowadzących Skory Jadwisin i Hojnowianki Hojnów, które mają o jeden punkt więcej na ten moment. Adam, no mecz taki
który też pokazywał, jak gdyby tabela oddawała to, że może to być wyrównane spotkanie. Wygrał pierwszy z czwartym zespołem. To się potwierdziło. 1-1. Też ciekawa rywalizacja w tej grupie. No wiemy, jaka jest sytuacja Skory. Skora udowadniała przez kilka sezonów, że jest najlepsza i nie korzysta z prawa gry w klasie okręgowej. I znów ta Skora wróciła na właściwe tory. Wiemy, że Chojnowianka i przyszłość Prusice. Te trzy zespoły ciągle walczą o to, aby wygrać tą grupę i ta walka będzie chyba wyrównana do samego końca. Mimo wszystko, z całym szacunkiem dla Lipy, no, to ten wynik jest gdzieś tam niespodzianką. No, Prusice z reguły na własnym boisku no, bardzo, bardzo rzadko tracą punkty i wydawało się, że co prawda po wyrównanym meczu, ale ostatecznie to oni będą lepsi. No, Lipa sprawiła mini niespodziankę i może to i dobrze, bo ta tabela nam się jeszcze bardziej spłaszczy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, wciąż to nic nie zmienia i wydaje się, że ta przyszłość jest faworytem do powrotu do klasy okręgowej, no ale nie można nic odbierać ani Skorze, ani Chojnowiance. Na pewno ciekawy maj, ciekawy początek czerwca nas jeszcze czeka do zakończenia tego meczu, no bo jak widzimy, no kilka zespołów gdzieś tam się odbudowuje z dołu tabeli, będzie chciało na pewno urywać punkty tym faborytom. No i ostatecznie myślę, że tu do ostatnich meczów będziemy patrzeć, kto ostatecznie no, awansuje do tej klasy okręgowej. Adam, kolejne spotkanie, Orzeł Zagnotno, Burza Gołaczów. Poproszę o materiał zdjęciowy. W pojedynku pomiędzy Orłem Zagrodno a Burzą Gołaczów to gospodarze byli murowanym faworytem i nie zawiedli, pokonując swojego przeciwnika 4-0. Autorami bramek byli Grzegorz Sokołowski w 10 minucie, Michał Kaliciak w 48, Łukasz Kuboń w 61, Daniel Markiewicz w 87 minucie. Dla Orła było to pierwsze zwycięstwo w tej rundzie. W najbliższej kolejce zespół Zagrodna zmierzy się z Błękitnymi Kościelec, a Burza Gołaczów zagra z Nysą Wiadrów. Dodajmy, że po tej serii spotkań Orzeł Zagrodno jest 5, a Burza Gołaczów jest 10. Adam, Orzeł to taki zespół, który ciągle podkreślamy. To jest zespół mocny, który może pokonać każdego, ale za często gubi punkty z rywalami słabszymi. Tym razem tak nie było, no bo teoretycznie Burza jest słabszym przeciwnikiem. No i musiała uznać wyższość Orła Zagrodno, przegrywając 4-0. Nie 0-4, przepraszam. Ale tak jak mówię, Orzeł brakuje w tym ogródku jednego jakiegoś kamienia, który jakby zadbał o całość, o jakość tego zespołu. Brakuje może motywacji o to, że ten zespół stać o walkę o najwyższe cele. No, gdyby ta motywacja była, wszyscy zawodnicy by naprawdę dobrze przepracowali treningi no, z bardzo dobrym trenerem, którym jest Krzysiek Kaliciak, no to myślę, że tą drużynę po jakimś tam jednym czy drugim okresie przygotowawczym naprawdę byłoby stać o walkę o najwyższe cele, no ale no, czegoś tam brakuje, czy to zawsze części zawodników, czy właśnie tego przygotowania i dlatego Orzeł już na dobre usadowił się gdzieś tam na miejscach 3-6 i co sezon powtarza ten wynik i nie idzie gdzieś tam cały czas do przodu, a szkoda, no bo potencjał ta drużyna ma na pewno bardzo duży. Adam, jeszcze jedno spotkanie z tej trzeciej grupy legnickiej A-klasy. LZS Nowy Kościół podejmował Feniksa Pielgrzymka. Poproszę o materiał zdjęciowy. Oba zespoły dzieliło w tabeli 9 punktów na korzyść Feniksu. Przepraszam, jednak zespół z Pielgrzymki spisywał się jak dotąd zdecydowanie słabiej na wyjazdach, wygrywając zaledwie raz, grając z pozycji drużyny przyjezdnej. To zwiastowało emocje, emocjonujący pojedynek i taki też on był. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę w zamieszaniu podbramkowym najprzytomniej zachował się Krzysztof Wędzina i wyprowadził gości na prowadzenie. W drugiej połowie śmielej zaatakowali gospodarze i w efekcie zdobyli bramkę wyrównującą. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1-1. W następnej serii spotkań Feniks zmierzy się z Sokołem Krzywa, a LZS Nowy Kościół zagra z Chojnowianką. Adam, możemy chyba się spodziewać też w kolejnej odsłonie wyrównanego z pojedynku Feniksu. Oni podejmować u siebie będą Sokół Krzywa. To taki zespół też niewygodny, który jest myślę na podobnym poziomie jak Feniks. No, na pewno Sokół jest drużyną, którą stać na sprawienie niespodzianek nawet z czołówką ligi, a co dopiero rywalizacją z Feniksem Pielgrzymką, no, ale Feniks będzie miał atut w postaci własnego boiska, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. No jeśli mówimy o mecz z LZS-em Nowy Kościół, no minimalna można powiedzieć niespodzianka, bo
bo faworytem akurat w tym starciu był zespół z Pielgrzymki. No, gospodarzom udało się urwać punkt i to może być bardzo ważny punkt, bo gdzieś tam w tabeli ta drużyna wciąż musi drzeć o to utrzymanie i musi ciłać tu punkt, tu punkt, tam trzy i tylko w takim przypadku będzie mogła myśleć o pozytywnym zakończeniu tego sezonu. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań trzeciej grupy Legnickiej A-klasy. Urpal Sokół Krzywa, Huragan Proboszczów 1-1, Płomień Michów, Błękitni Kościelec 0-2, Nysa Wiadrów, Hojnowianka Hojnów 1-3, Radziechowianka Radziechów Skora Jadwiśni 1-4, LZS Nowy Kościół Feniks Pielgrzymka 1-1, Orzeł Zagrodną Burza Gołaczów 4-0, Przyszłość Prusice LZS Lipa 1-1, Wilkowianka Wilków Bazalt Piotrowice 5-1. Ligowa tabela? Na prowadzeniu Hojnowianka Hojnów, która ma jeden mecz rozegrany więcej niż Przyszłość Prusice i Skora Jadwisin, jak również jak LZS Lipa. Hojnowianka punktów 41, Przyszłość Prusice 40, Skora Jadwisin 38, LZS Lipa 33 punkty. Tą część ligowej tabeli zamyka Feniks Pielgrzymka z dorobkiem 25 punktów. My przenieśmy się do pierwszej grupy klasy B. Tutaj zobaczmy tylko może tabelę i komplet wyników. Zryw Kotla, Amator Wierzchowice 7-2, PDE LKS Gaworzyce, LZS Koźlice 1-6, Sparta Przedmoście, Kupry 0-2, Sucha Górna 2-0, Tęcza Kwielice, Kłosmos Korzyn 0-9, Wiktoria Borek, Perła Potoczek 3-1, Odra Grodzic Mały, LZS Ostaszów 1-5. Ligowa tabela? LZS Ostaszów na prowadzeniu 35 punktów, 7 punktów więcej niż Kłosmos Korzyn, który ma jeden mecz rozegrany mniej w stosunku do LZS Ostaszów. Na 8 miejscu tą pierwszą część ligowej tabeli zamyka Sparta Przedmoście z dorobkiem 13 oczek. Dół ligowej tabeli Kupryc 0-2 Sucha Górna 7 punktów, Tęcza Kwielice 10, PDE LKS Gaworzyce 10 i Odra Grodziec Mały 12 punktów. My przenosimy się do drugiej grupy legnickiej B-klasy. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy na ciekawie zapowiadającym się pojedynku Transportowca Kłopotów Osiek, który podejmował w Księginicach Platana Siedlce. Poproszę o materiał wideo. W drugiej połowie mieliśmy dużą przewagę, ale nie potrafiliśmy jej udokumentować. Nie tyle co nawet bramką, co gdzieś dochodzeniem do sytuacji. Wszystko fajnie do pewnego, do 30 metra wychodziło. No, będziemy nad tym pracować, Siedlce nam nie leżą. W tamtej rundzie była to jedyna drużyna, z którą przegraliśmy i to dość wysoko. Teraz był zdecydowanie lepiej, tak naprawdę było. Zobaczymy. No, nie będzie łatwo, to na pewno. Już inaczej drużyny się na nas nastawiają. Siedlce strzeliły bramkę i od 20 minuty no, cofnęły się. My biliśmy głową w mur. Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa dzisiaj. Jest to nasze piąte zwycięstwo z rzędu w lidze. Można powiedzieć, że od początku mieliśmy mecz w swoich rękach. Zagraliśmy z dobrym zespołem, ale sprawiliśmy, że Kłopotów jednak nie wyglądał zbyt dobrze dzisiaj na Murawie. No i co? No, drużyna jest jednością. Coraz lepiej wszystko zaczyna wyglądać. Trzymamy się zasady albo wszyscy, albo razem. Jak to mówią w Hiszpanii, vamos Platan Siedlce. Zareagujemy tak jak na jesień. Później wygraliśmy wszystkie mecze, na koniec remis. Miejmy nadzieję, że na wiosnę będzie tak samo. Dobrze to dzisiaj wyglądało. Mam nadzieję, że będzie tak na każdym meczu. Mówię, chłopaki są jednością, każdy jest zmobilizowany. Kiedy trzeba, to usiądzie chłopak z pierwszego składu na rezerwie. Kiedy trzeba, to młodzież tam jakoś podgoni, pociągnie drużynę. No, zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest pierwszy mecz. Jeszcze dosyć sporo zostało do końca, także oby było tak dalej. Dziwię się, że Siedlce są tak nisko, bo to była drużyna, która i zarówno na jesień, i na wiosnę teraz bardzo dobrze gra w piłkę. Nie wiem, od czego to zależy, że później gubią punkty. No a teraz no, na pewno Szklary i Raszówka, takie dwie drużyny myślę, że to będą. Szklary fajnie się wzmocniły. Widziałem, jak trenują, jak grają sparingi. Naprawdę dobrze to u nich wygląda. Mamy mecz u siebie z Niechlowem. No zobaczymy, będzie ciekawie. Pierwszy mecz był dosyć dobry. Niechlów później pokazywał, że też potrafi wygrywać mecze. Mam nadzieję, że będzie tak jak dzisiaj. Będzie walka, będzie zaangażowanie, będzie gra, będą strzały, będzie przede wszystkim skład. Mam nadzieję, że nikomu nic nie wypadnie, żadna szkoła, żadna praca. No i jesteśmy dobrej myśli. Jak słyszeliśmy, trener podbudowany, vamos Platan Siedlce. Dobry mecz, Adam. To jest to, co mówiliśmy. Jak jest Michał Matkowski w zespole, to jak gdyby level tej drużyny wzrasta przynajmniej dwa razy. No i to się potwierdza. Pokonują jeszcze do tej kolejki lidera, Transportowiec Kłopotów Osiek. 1-0, grając mądrze, tak jak mówił też Przemek Kotlarz. Zdobyli szybko bramkę, później się cofnęli. No,
Tak trzeba grać. Liczą się punkty w tabeli. Ja wiem, że piękną piłki jest zdobywanie bramek, no ale też kwestia, na co kto się nastawia. Wiadomo, Platan Siedlce musi odrabiać straty. Też na pewno chciałoby się zameldować jak najwyżej w tej ligowej tabeli. No i dopiął swego w tym meczu. Pokonał faworyta, można by było rzec. No, czy faworyta, to nie do końca można się z tym zgodzić. No. No Adam, myślę, piąty z pierwszym zespołem no zawsze tak, no, ale dla mnie no, będzie faworytem. Pamiętajmy tego, co było jesienią i można to od razu wyjaśnić. To, co Przemek zadał pytanie, no nie wie, dlaczego Platan jest tak nisko. Prosta sprawa, no w drugiej kolejce rundy jesiennej Michał Matkowski otrzymał czerwoną kartkę w starciu z Sokołem Niechlów i został zawieszony na 4 spotkania. No i te 4 spotkania, oczywiście wiemy, jaki dorobek punktowy Platan w tych meczach uciął. No wrócił Michał i 4 mecze wygrane były. Czyli, jeśli dobrze pamiętam, do żadnej porażki nie zaliczyli, gdy Michał był na boisku, więc wcale nie można się dziwić, że oni pokonali zespół z Kłopotowa, który no, jest na pewno bardzo mocny, no, ale też gdzieś tam będzie radził sobie bez Kuby Wiśniewskiego na bramce. Wrócił Rudziński do tej bramki, który jeszcze w poprzednim sezonie, czy tam 2 sezony temu bronił w Transportowcu i teraz to będzie strzech tej bramki, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, bo na pewno Siedlce będą gdzieś tam zmobilizowane, żeby gonić. No, Raszówka wyszła na prowadzenie, na fotel lidera, no, ale ma jeden mecz więcej rozegrany niż Kłopotów i to tak będziemy troszeczkę mieszani mylnie w najbliższych tygodniach. Na pewno ta walka gdzieś tam się rozstrzygnie pomiędzy Kłopotowem, Raszówką, a właśnie Platanem Siedlce. No i potwierdzą się tutaj słowa pana Andrzeja Morocha, który w naszym studiu mówił, żeby tego Platana jeszcze nie skreślać, bo oni naprawdę są bardzo mocni i pokazali to w tym meczu. Fajna, szeroka ławka i kto wie, czy to oni czasem nie dogonią. I zarówno Kłopotowa i Raszówki, tam gdzie będziemy mogli powiedzieć, tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i tym trzecim będzie właśnie Platan Siedlce. Adam, kolejne spotkanie. Wiktoria Niemców, Huzar Raszówka. Poproszę o materiał wideo. Szczerze, jeden z gorszych meczów, jakie zagraliśmy. No, do przerwy było 2-0, no spokojnie, ale później nie wiem, czy niepotrzebnie powiedziałem, jaki wynik był w Kłopotowie, bo chłopaki jakoś się rozluźnili. No ale później nawet w dziesiątkę potrafili się zmobilizować jeszcze, żeby no postawić tą kropkę na D. Gra była no, na tym poziomie, który w tej chwili prezentujemy, nie? Była, bo był taki moment w meczu, że mógł pójść w drugą stronę, no ale byli lepsi piłkarsko i tutaj nie ma co się oszukiwać. Wygrali mecz, no może za dużo, te 4-1 to może trochę za dużo, ale przy stanie 2-1 mieliśmy sytuację, która mogła zmienić ten mecz całkowicie, bo by było 2-2 i może by się to inaczej ułożyło. Ale mówię, no graliśmy na w miarę swoich możliwości. Brakowało jeszcze paru zawodników. Miejmy nadzieję, że z tymi równiejszymi będzie troszeczkę nam lepiej. Na pewno tak. No, fajnie, że ta tabela się trochę spłaszcza i no lider nie lider, bo z Kłopotów ma zaległy mecz, także no to spokojnie, no my kroczymy od meczu do meczu, zobaczymy, jeżeli się uda, no to będzie fajnie, jeżeli nie, to tragedii nie ma. Nikt nie stawiał na nas, że przed sezonem, że możemy zrobić taki, nasz cel był piątce się znaleźć i dalej to podtrzymujemy. Wrócę do tego programu, tam nie, cośmy rozmawiali, tu każdy może z każdym wygrać i no my będziemy szukać punktów w każdej po prostu konfrontacji, czy to będą Raszówka, czy to będzie Kłopotów, czy to będą Luboszyce, no szukamy tych punktów, bo mamy mało i chcemy się odbić tam troszeczkę od spodu. Nie? Trochę boisko nam nie bardzo spełnia warunki Murawa, żeby grać w A-klasie, no ale no mówię, najpierw organizacyjnie myślę mamy poukładane pewne rzeczy, a jeżeli będzie taka możliwość, to myślę, że podejmiemy rękawice, żeby grać w A-klasie, ale na tą chwilę nie myślimy o tym jeszcze. Adam, tak jak słyszeliśmy, z chęcią podejmie zespół z Raszówki rękawice i będzie chciał zagrać w A-klasie, ale do tego wszyscy podchodzą spokojnie. Jak się uda, to będziemy grać. Jeżeli nie, to też tragedii nie będzie. Cel był nadrzędny taki, aby być w pierwszej piątce. No myślę, że to taki też trochę taki asekuracyjny cel, który po tych wzmocnieniach, które nastąpiły, gdzieś moim zdaniem był za niski, bo pierwsza trójka... Owszem, oczywiście, a pierwsza piątka to tak mocno asekuracyjnie. Ale to była też pewna niewiadoma tego zespołu, pamiętajmy przed sezonem, bo tam doszło kilku nowych chłopaków, gdzieś tam zimą też odszedł Przygorski i zawsze to pozostaje jakaś tam niewiadoma, więc taka asekuracja była gdzieś tam wskazana, no ale po pierwszych meczach było już widać, że ten Huzar jest bardzo mocny i będzie się liczył w walce o awans, no tak jak wspomniałem, no, wydaje do mnie Kłopotów, Raszówka
i właśnie Sielce, no może jeszcze Szklary gdzieś tam doszlifują pod okiem trenera Turkowskiego i wydaje się, że no te zespoły z gminy Lubin właśnie między sobą rozstrzygną to, kto zagra w A-klasie w przyszłym sezonie, no ale tak trzeba tutaj na spokojnie, bo tych rywali jest naprawdę jak na B-klasę dużo, z którymi można stracić punkty. Wymieniłem cztery zespoły, które powinny walczyć. Do tego dochodzi Orsk. Bardzo silny Sokół Niechlów, który też, jeśli mówimy o zespołach spoza gminy Lubin, to właśnie Sokół może być faworytem do tego, żeby namieszać. Jest Wiewierzanka, która ponownie zimą się wzmocniła i wydaje się, że wiosną może też w wielu meczach rozdawać karty, więc tych zespołów jest Orsk. Jest naprawdę 8-9 zespołów jak na B-klasę, no to jest po prostu szok, bo z tej grupy spokojnie można było rozdzielić po trzy zespoły do każdej A-klasy i myślę, że z tej ósemki każdy by się utrzymał. Adam, ostatnie spotkanie z drugiej grupy legnickiej B-klasy. Unia Szklary Górne, Skarpa Orsk. Tutaj rozmawialiśmy w przerwie z zawodnikiem i z trenerem. Poproszę o materiał wideo. Tak jak widzieliśmy, kilka piłek mieliśmy do szału, ale nie dajemy sobie rady chyba z tym wiatrem, gdzie powinniśmy prowadzić grę. Ja nie chcę zrzucać tutaj na warunki winy, bo dla obydwu drużyny pogoda jest taka sama. Aczkolwiek no tak, był taki moment, że Skarpa nas przycisnęła, ale chcemy teraz wyjść na drugą połowę. Jesteśmy po głosie z trenerem, dostaliśmy wskazówki i myślę, że powalczymy i trzy punkty zostaną tutaj w Szklarach dla nas. Zobaczymy po pierwszych trzech meczach, co się będzie działo, jak będzie wyglądała nasza tabela. No, awans raczej chyba nie, no. Nie mamy chyba na takiej mocnej drużyny jeszcze, żeby awansować, a no, grać sobie z przodu, tak byśmy chcieli. Nie ukrywam, że gramy u siebie, ale na wypożyczonym boisku. No czekamy z utęsknieniem, tam już są dopinane ostatnie szczegóły i mam nadzieję, że lada tydzień, może dwa, będziemy już grać u siebie. Unia nie była rozpatrywana jak gdyby w kategoriach faworyta po tej pierwszej rundzie, ale tak jak mówił też Przemek Kotlarz, trener z Kłopotowa, Unii też nie można skreślać. Unia ponownie gdzieś tam troszeczkę się wzmocniła, Unia była... Troszeczkę? Wojtek Błąd to jest wzmocnienie jak na B-klasę, to jest chłopak, który spokojnie dał sobie radę z czwartej lidze. Pamiętajmy, że w tamtym sezonie grał jeszcze w rezerwach Zagłębia w czwartej lidze, a teraz się, gra w B-klasie. Adam, ale chodzi mi o fakt, że oni i tak byli mocni, są jeszcze mocniejsi. Nie, więc ale też z wiatrem nie wygrali w pierwszej połowie. Pytanie, czy jak gdyby wystarczy czasu na nadrabianie punktów? Tak, powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Nie wiem, czy mnie nie słuchałeś, czy... Słuchałem, Adam. Daję ci się wypowiedzieć jeszcze raz, byś mógł podkreślić swoją tezę. No tak, no ale tak jak mówimy, no, popatrz na to, jakie zespoły w tej grupie grają. No, to jest naprawdę masakra. Jeśli gdzieś tam wpadną wyjazdy do Wieży czy do Luboszy, to jest kawałek z tych gminy Lubin, tu można punkty tracić naprawdę z każdym. I tu, że ktoś jest teraz 6 czy nawet 8 punktów z przodu, to jeszcze nic o niczym nie świadczy, bo jedna, druga porażka, jakaś kontuzja, kartka, zawieszenie, tak jak Michała Matkowskiego w pierwszej rundzie, no i zespół może się sypać i naprawdę tu jeszcze wiele się wydarzy i tych rotacji myślę, że będzie naprawdę bardzo dużo. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Sokół Niechlów, Błysk Studzionki 6-0, Kłopotów Osiek, Platan Siedlce 0-1, Unia Szklary Górne, Skarpa Orsk 3-0, Wiktoria Tymowa, Łyskawica Luboszyce 1-1, Wiewierzanka Wiewierz, LZS Żelazny Most 11-0, Wiktoria Niemstów, Huzar Raszówka 1-4, ligowa tabela. Huzar Raszówka na prowadzeniu 30 punktów. Transportowiec Kłopotów Osiek, który ma jeden mecz rozegrany mniej, punktów 28 na miejscu drugim. Sokół Niechlów trzeci, 25 punktów. I Unia Szklary Górne 22, jak i Platan Siedlce. No jak widzimy na razie, no 8 punktów straty, ale przypomnijmy, że Kłopotów jeden mecz zaległy. Do ligowej tabeli, który zamyka LZS Żelazny Most, 3 punkty. Wiktoria Niemstów punktów 6, Wiktoria Tymowa 11 i Wiewierzanka Wiewierz 12 oczek. My przenieśmy się do trzeciej grupy legnickiej B-klasy, ale tutaj zobaczmy tylko tabele i wyniki z ostatniej serii spotkań. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska pokonała Lubiatowiankę Lubiatów 3-2 i to jest klaruje się jak gdyby sytuacja w tabeli na razie. Huragan 4 punkty zdobył z Lubiatowianką w tym sezonie. Relaks Szklary Dolne, Iskra 2 Kochlice 1-4, Orlik Okmiany, Start Osetnica 9-0, Sokół 2 Krzywa, Kryształ Ocianowiec 1-4, LZS Nowa Wieś Lubińska, Iskra Niedźwiedzice 5-2, ligowa tabela.
Orlik Okmiany na prowadzeniu i ma 5 punktów przewagi nad Lubiatowianką Lubiatów. No właśnie, ta porażka zadecydowała o tym, że ta różnica jest już 5-punktowa. Trzecia jest Iskra 2 Kochlice, punktów 21, dół ligowej tabeli, Czarni 2 Rokitki, które jak wiemy wycofali się z rozgrywek, Start Osetnica 2 punkty w 11 spotkaniach, Relaks Klary Dolne 5 punktów i Iskra Niedźwiedzice również 5 punktów. Czwarta grupa Legnickiej P-klasy, tutaj poproszę o materiał zdjęciowy z pojedynku Cichej Wody Tyniec Legnicki z Czarnymi Golanka. Sensacja. Takim słowem podsumowałbym to spotkanie. Sensacja w Tyńcu Legnickim, gdzie mająca swoje aspiracje drużyna Cichej Wody musiała uznać wyższość outsidera z Golanki Dolnej. Zespół z ostatniego miejsca wygrywa na terenie w Tyńcu Legnickim 2-1. Dla mnie... Nie dalej niż tydzień temu powiedziałem, że Czarni Golanka to jest zespół, który gdzieś tam zawsze jedną, dwie niespodzianki w sezonie zalicza i akurat to są niespodzianki z zespołami Szczuba Tabeli. No i znowu, no z reguły to były niespodzianki na własnym boisku, no ale to, że oni dokonali tego w Tyńcu Legnickim, gdzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko się grało wszystkim rywalom, no to na pewno wielka niespodzianka, no i na pewno cieszą najbardziej się w kwietnie z tego, no bo ta przewaga nad pozostałymi zespołami no rośnie i to już jest więcej niż jeden mecz. Zgadza się. Kolejne spotkanie w tej grupie. Unia Rosohata, Zjednoczeni Gościsław. Poproszę o materiał zdjęciowy. No i tutaj też spora niespodzianka. Do sporej niespodzianki doszło w Rosohaty, gdzie walcząca o awans Unia przegrała z 10 w tabeli drużyną Zjednoczonych Gościsław, aż 3-6. Katem Unii okazał się Marcin Wancowicz, który w drugiej połowie skompletował hat-tricka, no i pogrążył tym samym Unię, która przegrała, przypomnę, 3-6 na własnym boisku. Adam, tutaj również duże zaskoczenie, jak gdyby, tak jak mówiłeś, cieszą się w kwietnie, no bo tak, przegrywa Cicha Woda, to nie jest Legnicki, trzeci zespół ligowej tabeli, przegrywa czwarty Unia Rosohata, więc jak gdyby ta walka staje się, powiedzmy w cudzysłowie, prostsza w drodze do awansu. Przede wszystkim 4 punkty przewagi nad drugim zespołem, czyli jeśli dobrze pamiętam, to Ikarem Miłogostowice i Cichą Wodą to jest Legnicki, więc to tak jak wspomniałem, nawet w przypadku porażki w bezpośrednim meczu, no gdzieś tam bufor bezpieczeństwa zostaje dla podopiecznych Adama Zenki i to jest świetna wiadomość dla nich, bo oni robią swoje i będą czekali na te spotkania bezpośrednio z czołówką, a co się wydarzy, zobaczymy. No, 4 punkty dużo, ale i też mało. No, łatwo to jest roztrwonić, szczególnie w B-klasie, więc na razie muszą jeszcze z otwieraniem szampana poczekać w kwietniu, a solidnie sami punktować, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, jak właśnie w przypadku Cichej Wody czy Unii Rosohaty. Adam, komplet wyników z tej serii spotkań czwartej grupy Legnickiej B-klasy. Orzeł Konary, Korona Kawice 0-2, Poldera Damianowo i Karmiło Gostowice 0-4, Tęcza Kwietno, Gama Ojazd Górny 8-1, Cicha Woda Tyniec Legnicki, Czarni Golanka 1-2, Orzeł Pichorowice, Campos Lusina 2-0 i jak wiemy Unia Rosohata, Zjednoczenie Gościsław 3-6, dół ligowej tabeli, przepraszam, ligowa tabela, Tęcza Kwietno na prowadzeniu 31 punktów i Karmiło Gostowice nam 30 oczek i Cicha Woda Tyniec Legnicki 30 punktów. Tam jest jakiś błąd najwyraźniej. Chyba wkradł się błąd, jest chyba jedną kolejkę chyba. To jest poprzedniej kolejki, wydaje mi się, tabela. Ale tak jak widzimy, Unia Rosohata na miejscu czwartym, dół ligowej tabeli. Wilki 2 Różana 0, wiemy, wycofali się. Czarni Golanka Dolna, tak, bo tutaj nie ma jeszcze tych punktów dla Golanki. Trzech za ten mecz teraz z Cichą Wodą i jak wiemy, Czarni mają tych punktów 4. Zobaczymy, na co będzie ich stać w następnych spotkaniach. Słyszałem o jakichś wzmocnieniach w Czarnych, że jest doszedł jeden bardzo ciekawy zawodnik. Czy jest to prawda? Postaramy się zweryfikować w najbliższych spotkaniach. Piąta grupa Legnickiej B-klasy. Ostatnie spotkanie, które dla Państwa przygotowaliśmy. LKS Chełmiec, Górnik 2 Złotoryja. Poproszę o materiał zdjęciowy. Adam, tutaj wielkiej filozofii nie było. Górnik 2 Złotoryja wygrał pewnie w Chełmcu z tamtejszym LKS-em 6-1. Dubowski show, chciałoby się rzec. Zawodnik, który wraca do pełnej dyspozycji, jest przygotowywany pod kątem na pewno pierwszego zespołu, bo to ważne ogniwo tej
pierwszej drużyny Górnika Złotoryja. Tomek Dubowski 5 bramek strzelił rywalom. No ale co się dziwić, no wiemy, że zdeterminowany mocno przygotowywał się do tego, aby odbudować swoją formę po tej ciężkiej kontuzji. No i to gdzieś już procentuje na boiskach drugiej drużyny. Wiemy, że pojawia się też już w tej pierwszej, ale do pełnej dyspozycji jeszcze troszeczkę brakuje. No tak, możemy powtarzać wiele razy o Tomku Dubowskim wszystkie rzeczy, no ale to jest zawodnik, który w B-klasie no, grać nie będzie, bo ma zdecydowanie wyższe umiejętności. Za każdym razem, gdy gdzieś tam będzie występował w tych rezerwach, żeby dorównywać pomału formą, wchodzić w ten rytm meczowy, no to będzie takie rzeczy robił tak jak teraz. To nic nadzwyczajnego i kto wie, czy tym samym nie pomoże Górnikowi no, awansować do A-klasy, jeśli chodzi o zespół rezerw. Adam, zobaczmy tylko komplet wyników z tej serii spotkań. Płominowa Wieś Grodziska, KS Winnica 1-2, KS Chełmie z Górnik 2 Złotoryja 1-6, Platan Sichów, Kuźnia 2 Jawor 3-0, Rataj Paszowice, Iskra Jerzmanice Zdrój 1-0, Sokół Sokołowiec, Tatra Krzeniów 1-2, Orzeł Wojcieszyn, Lechia Rokitnica 5-2. Na tym kończymy analizę, Adam, tego, co działo się na boiskach ligowych w ostatni weekend. Przed nami bardzo ciekawy weekend. Dla nas szczególnie, tak. Najpierw może zapowiedź tego, co w najbliższy weekend dla nas... Najbliższą niedzielę dokładnie. Dla nas najciekawszego, poproszę o materiał wideo. W niedzielę 15 kwietnia o godzinie 15. Derby z Zagłębia Miedziowego. Od Raścinawa, Stal Chocianów. Naszym rywalem będzie jeden z czołowych zespołów czwartej ligi. Zwycięzca może być tylko jeden. Przyjdź na stadion i dopinguj naszą drużynę. Robimy wszystko, by zdobyć 3 punkty. My, Adam, liczymy na fajne widowisko na pewno, bo przyjdzie nam komentować prawdopodobnie ten mecz. Przypomnijmy, godzina 15, niedziela. Zachęcamy Państwa, tych, którzy nie będą mogli oczywiście wybrać się na stadion, do tego, aby w odbiornikach telewizyjnych włączyli kanał telewizji regionalnej i oglądali razem z nami ten mecz. Adam, derby można było rzec, zawsze rządzam się swoimi prawami. Stal jest czwarta, Odra bodajże dziesiąta, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, dziesiąta. Ale tu o niczym nie świadczy, kto jest wyżej w tabeli. Tu każdy, tak jak słyszeliśmy, zawodnicy są zdeterminowani. Każdy będzie chciał wygrać dla swojej drużyny, zagrać dla swojej drużyny, wygrać i dopisać komplet punktów. A jak wiemy, no to też jest dodatkowy taki smaczek to, że szersze grono publiczności będzie mogło zobaczyć to spotkanie dzięki naszej telewizji. No tak, na pewno fajna okazja na przeprowadzenie tej pierwszej transmisji meczu ligowego niższych lig przez nas i spotkanie, które wybraliśmy, no Ścinawa, wiadomo, fajny obiekt, zespół też młody, oparty w dużej części na własnych wychowankach, do tego Stal Chocianów, która też bardzo dobrze szkoli tych swoich zawodników i no i co tam, pozostaje zaprosić wszystkich do oglądania tego meczu, czy to przed ekranami telewizorów, czy też w internecie, bo pamiętajmy, że można nas też oglądać w sieci, więc będzie na pewno ciekawie. Rozmawiałem czy to z oboma trenerami, z zawodnikami, no będzie się działo wiele ciekawego, a z tego, co nas słuchy dochodzą, też będzie ciekawie na pewno na trybunach. I no ale zachęcam wszystkich, żeby przyjechali do Ścinawy, przekonali się sami, a jeśli nie, to tak jak wspomnieliśmy, będzie można obejrzeć ten mecz w naszej telewizji. Nie zagwarantujemy bramek, emocji na pewno nie zabraknie, to możemy zagwarantować. Będą wywiady, będzie się na pewno działo. Za obejrzenie dzisiejszego odcinka dziękuję Państwu, Radosław Salamon. Adam Michalik. Do zobaczenia. Do zobaczenia.